To była ciężka noc dla jaworznickich strażaków. Połamane drzewa i gałęzie, uszkodzona elewacja budynków i uszkodzone linie energetyczne. Wczoraj strażacy interweniowali 27 razy. Były to głównie połamane drzewa oraz gałęzie. Jak najbardziej takim poważnym zdarzeniem było w Byczynie, gdzie drzewo było oparte o linię energetyczną, oraz w Czakowej, gdzie drzewo oparte było o elewację budynku oraz też w jednym przypadku była uszkodzona elewacja budynku. Szczególnie niebezpiecznie było w poniedziałek na ulicy Krakowskiej. Na jezdni zalegała spora ilość połamanych gałęzi. Podobnie było na poboczu i chodniku. Strażacy odbierali też kolejne sygnały o połamanych drzewach. Między innymi na ulicy Szymanowskiego i na osiedlu Stałym. Praw natury i fizyki niestety oszukać się nie da.